Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 14 czerwca. Minęła 20:26. Jesteśmy na żywo. ...567-964-253-507-964-253-21. Ja Państwu obiecywałem w ubiegłym tygodniu, że będzie honorowy, bohaterski, bramkowy remis z tą Słowacją. No, bo jestem niepoprawnym optymistą, a poza tym to dzieci mi szkoda, bo te dzieci to tak na dobrą sprawę nigdy nie wiedziały, żeby ta Polska tak grała, jak kiedyś grała. Ja to jeszcze pamiętam. Na własne oczy oglądałem, ale te dzieciaki to już okazji nie miały. Od wielu, 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 wielu lat. No nic, proszę się przygotować na to, że oni teraz wygrają z Hiszpanią, a potem wysoko pokonają Szwedów i wyjdą z grupy. Przepraszam, najmocniej. No ale jak się nie śmiać, jak tutaj takie tytuły dają, o, głowy do góry, ogramy Słowaków. Ale takim mniejszym drukiem tam jest napisane, w co ogramy tych Słowaków. Dlatego, ludu mój ludu, bardzo uprzejmie proszę, czytajcie to wszystko, co jest mniejszym drukiem. To się naprawdę przydaje. Jeżeli chodzi o sport, żebyśmy tak zamknęli ten temat, no to w takim podsumowaniu tego, co się wydarzyło na French Open. Fajny był ten mecz Nadala z Dżokowiczem, to na pewno. Sam finał, mówię o mężczyznach, no zepsuty jeszcze tą informacją, którą tuż przed finałem otrzymał Tsitsipas, że mu babcia zmarła, też nie był zły. Naprawdę to wyglądało całkiem w porządku. No przy czym jest coś takiego, że oni nie są w stanie, mówię o tych młodych, nie są w stanie sobie poradzić z tymi Federerami, Nadalami, Dżokowiczami i tyle. No. Co do pań, ja się tym nie chełpię, ale ja wspominałem Państwu, że Krejcikowa wystąpi w tych obu finałach. No nie jest to taka mistrzyni, przy pomocy której można by było namawiać dzieci, żeby wzięły rakietę do ręki. Mówię o tej Krejcikowej, ale oddajmy jej szacunek, że dokonała czegoś wielkiego, bo ostatni raz to wiele lat temu zrobiła Mary Pease tam w Paryżu. No dobrze, w dalszym ciągu pozostajemy przy sporcie, ale z nieco innej okazji. Mamy wielką damę sportu. Myślę o Zofii Klepackiej. Chciałbym Państwu pokazać pewien film, tylko z góry uprzedzam, proszę sobie przygotować chusteczki, bo na pewno się przydadzą. Zofia Klepacka, nasza wielka mistrzyni, wybrała się na wschód z przepięknym prezentem, który sprawiła, no nie po raz pierwszy, absolutnie bezinteresownie, po raz kolejny udowodniła Zofia Klepacka, jak jest wspaniałym człowiekiem, jak wielkie ma serce. Sprzedała swój medal zdobyty na Mistrzostwach Europy po to, żeby pomóc naszej rodaczce, pani Aleksandrze, chorej na Parkinsona, Polce, mieszkającej na Ukrainie. Opublikowano w mediach społecznościowych film z tego spotkania, krótki filmik, chciałbym go Państwu za chwilę pokazać. Klepacka w marcu tego roku, w marcu 2021 roku wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie windsurfingowej RSX. Wystawiła ten medal na licytację, a pewien anonimowy patriota z Gdyni zapłacił za ten medal 10 tysięcy złotych. Tam przy okazji też założono taką internetową zrzutkę, więc dla pani Aleksandry zebrano łącznie 40 tysięcy złotych. I teraz Państwu, uwaga, telekino, pokażemy, jak wyglądało spotkanie obu pań. Zofia Klepacka z wizytą, z odwiedzinami u naszej rodaczki na Ukrainie, pani Aleksandry. Dzień dobry. Pani Aleksandro. O, mamy tutaj małe drobiazgi dla pani.
O, Zosia. Ja podejdę. Ta, która ostatnio miała imieniny, może pani ją przywita. Przydam medal, żeby pani pomóc. I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ze spotkania, tak chciałam panią zobaczyć. Bardzo dziękuję. Odkąd pani jest? Jaki był z Wrocławia? No jest, jest trochę pieniążków zostało uzbierane z Warszawy. Ja jestem z Warszawy. Z Warszawy, kochana. Tak. Się cieszę. Ja też się bardzo cieszę, pani Aleksandro. Jak tam? Na chorobę Parkinsona. Wiem, wiem właśnie, wiem. Pomogę mnie. Wiem. Może taki wózek, tak, żeby na koleskach, tak. Wiem właśnie. To tak mnie muczy ta choroba Parkinsona. No wiem właśnie. Może nie tak serce teraz boli. Ale trochę pani będzie miała pomocy teraz. Ja bym chciała jakiś taki wózek jeszcze mać. Tutaj wózek mały dla mnie. Co się załatwi? Wydaje, tak, moja, wózek taki inwalidzki. Inwalidzki taki. No wydaje mi się, że da radę coś. No, żeby mała tak i chodzić z takim wózkiem. Ale teraz trochę pieniążków uzbieraliśmy z tego medalu mojego, z Mistrzostw Europy. No, Boże, Boże. Tak więc, mam nadzieję, że tutaj ksiądz też tutaj będzie właśnie, o i pani. Oj Boże, Boże. Że tutaj otrzyma pani pomoc. I będzie trochę bardzo łatwiej. Dziękuję. I trochę łatwiej będzie. Nie tylko zdrowie trzeba. No właśnie. Zdrowie, żeby jakoś... Najważniejsze to zdrowie. Zdrowie, żeby chodzić po mieszkaniu mogła. Tak ciężko mnie. Wiem, ciężko. Wiem. Pani Aleksandro. Często na gotowo pogotowie wysyłam. Nie ma nikogo. W nocy nie. Nie trzeba pomóc, żeby ktoś był jakiś. I dwie kobiety, żeby pomagali. Żeby... Tak. Bo tak czy ja nie mogę z łóżka. Wiem, że ciężko pani. Ciężko, muszę, żeby ktoś ręku podał, żeby tak. Ja sobie mogła stać z tego łóżka. Wiem. Mój Boże, droga moja Zosinka. Proszę nie płakać. Proszę nie płakać. Pani Aleksandro. Są dobrzy ludzie, którzy chcą pomagać. Pomagać? Tak. Bardzo dziękuję. Uzbieraliśmy bardzo... trochę pieniążków. Bardzo dziękuję. Tutaj ksiądz zadba, aby pani miała odpowiednią opiekę. I aby ktoś pani pomagał. Pomaga. I gotował. Gotowa. Przywieźliśmy dzisiaj paczki. Od mojego sponsora, od Polskiej Grupy Energetycznej. Oj, z żywnością. Bardzo dziękuję. A gdzie pani Grażyna? No pani jedzie. Grażynka jest! Pani Grażynka ja, jest! Mój Boże, moja siostra! Pan przyjechała do mnie. Oj, moja dzień siostra, dobry. Dzień dobry mój. Dzień dobry. Dzień dobry mój. Dzień dobry. Oj Boże, mój Boże. Pani Aleksandro, Boże. Pani pamięta tą naszą pierwszą wizytę, pamięta pamiętam, pani? Pamiętam. No i to się tak okazało, że jak przyjechaliśmy po raz pierwszy, to potem tyle ludzi w Polsce okazało swoje serce. A pani Zofia Klepacka, to jest mistrzyni olimpijska, sprzedała swój medal złoty, żeby pani pomóc. Jaka droga. Boże, Boże, moja siostra, medal sprzedała. Tak, złoty. Boże, dla chorych ludzi. Tak, Boże, jej nie. To jest tak, proszę państwa, że... Ci Polacy to są tacy Polacy, którzy nie wyjechali z Polski. Ich przekroczyła granica. Oni z Polski nie wyjechali. Ktoś, kto miał do czynienia z takimi rodakami, z takimi Polakami, naprawdę rozumie te łzy wzruszenia i rozumie te emocje, które widzieliśmy tam podczas tego spotkania Zofii Klepackiej z panią Aleksandrą. Do pani Zofii to ja mam... To ja mam do powiedzenia tylko tyle, że najwyższe słowa największego możliwego szacunku za kolejny taki gest, który pani robi. Naprawdę bardzo z całego serca dziękuję za to, że nie wiem, czy to pani, czy ktoś to podsunął, to nieważne. Za to, że coś takiego się odbyło, że takie spotkanie i taki prezent dla pani Aleksandry został w imieniu nas wszystkich przecież, proszę państwa.
dostarczony. W drugiej części chciałbym pokazać Państwu jeszcze jeden film z Zofią Klepacką. Taką krótką relację ze spotkania z pewną polską rodziną. Ale to w drugiej części, nie uprzedzajmy faktów, jak mówią komentatorzy sportowi. Właśnie, komentatorzy sportowi, jedna z moich ulubionych fraz. Mówią różne rzeczy. Jedna z moich ulubionych fraz brzmi: Gary Neville, podobnie jak jego brat Phil, pochodzi z bardzo usportowionej rodziny. Będziemy mieli szansę teraz podczas tych mistrzów usłyszeć wiele takich fraz pewnie. Pan Zbigniew Skojnic jest z nami. Kłaniam się, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Też się kłaniam i życzę wszystkiego dobrego. I chciałbym z całego serca tą panią Aleksandrę, no, ale panią Klepacką. Naprawdę, to jest bohater naszych czasów. Nie musi być wojny, ale czasy są ciężkie. I pani Klepacka zachowuje się jak trzeba. Od samego początku. Zachowuje się jak trzeba. My Polacy nie umiemy się zachować jak trzeba. Teraz po tym meczu ciężko mi jest, bo jak drużyna nasza się niby budowała pod wodzą nowego trenera. Panie dyrektorze, ja to czułem. Ja czułem to, tam nie było. Nie ma w tej, nie wiem, co się stanie. Nie wiem jeszcze, co się stanie. No cud może nad Wisłą, ale ja cały czas jak z kolegami rozmawiałem na temat naszej drużyny, którą będę zawsze i kibicował, zawsze biało-czerwone w sercu, ale mówiłem, że tam nie ma scalenia drużyny. Nie ma tego trzonu. Nie ma trzonu reprezentacji takiej, że przykładowo dwóch dochodzi, dwóch słabi. No Krychowiak, on walczy niby, ale przy tym, i on cały czas poluje, ja go obserwuję od dłuższego, on cały czas te faule niepotrzebne. I to widać, że to jest, on nie umie tego. Ja obserwowałem tych Słowaków, oni gorzej faulowali jak on. Ale to potrafili tak to zrobić, zamotać, przewrócić się z niby tego. Ja już nie będę więcej nic mówił, ja życzę tylko tyle, żebyśmy stali się Klepackimi, panią Klepacką. Tylko tyle. Dziękuję bardzo, bo słów nie mam, tak mi się smutno zrobiło i żal tej pani Aleksandry, ale serce mi się odbudowało, jak zobaczyłem panią Klepacką. Ja szanuję i kocham panią Klepacką. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dobranoc. Kłaniam się, dziękuję pięknie. Też kocham panią Klepacką. Wszystkiego dobrego, panie Zbigniewie. Nie ma się co przejmować tymi kopaczami. No co zrobić? No po prostu zwyczajnie nie potrafią grać w piłkę. I tyle. Wczoraj był fajny mecz ten Holendrów z Ukraińcami. Pewnie pan oglądał. No to tak to trzeba robić. Dobrze, proszę państwa. Tematy polityczne teraz przed nami. Odbyły się wybory w Rzeszowie. Na pewno państwo wynik znają, bo też, jak uprzedzałem, reakcja kartelu medialnego była taka, że nikt tego nie mógł w całej Polsce przeoczyć, co się tam w tym Rzeszowie wydarzyło. Dzisiaj w nocy Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki. Wygrał kandydat opozycji Konrad Fiołek, zdobywając 56,61% głosów. Na drugim miejscu popierana przez PiS Ewa Leniart, 23,63%. Trzecie miejsce popierany przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca Marcin Warchoł, 10,72%. To jest 8546 głosów. Tyle dostał pan Warchoł. Czwarta lokata. Kandydat Konfederacji Grzegorz Braun. 9,15%. 7296 głosów dla Grzegorza Brauna. Czyli można powiedzieć, że Konfederacja na ostatnim miejscu. Uprawnionych do głosowania było 148 263 wyborców. Głosów ważnych oddano 79 732. Frekwencja wyniosła 54%. No i teraz, ponieważ po ogłoszeniu tych wyników opozycja natychmiast zaczęła narzucać taką narrację, że dzisiaj Rzeszów, jutro cała Polska,
że to jest zwycięstwo w bastionie PiSu. W jakim tam bastionie PiSu? Tam zawsze wygrywał kandydat SLD i to z dużo większą przewagą niż ten fiołek. Nawet sam Marek Migalski, kojarzą państwo, kto to jest Marek Migalski, były poseł do Europarlamentu, kiedyś polityk związany z PiS-em i z takim ugrupowaniem Polska jest najważniejsza, to się bodajże nazywało. A teraz prosty politolog i komentator napisał na Twitterze coś takiego. Komentarze ekstrapolujące wybory w Rzeszowie na sytuację w całym kraju są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Mogą jedynie świadczyć o tym, jak bardzo ludzie antypisu potrzebują nadziei i otuchy, zatem mają charakter terapeutyczny, nie bez znaczenia w nawiasie, a nie analityczny. Poza tym podczas poprzednich wyborów prezydenckich w Rzeszowie kandydat PiS otrzymał 29% głosów, dzisiaj 25%. Zatem zmiana nieznaczna i to tylko w Rzeszowie. Ile razy można to powtarzać? Rozumiem narrację polityków opozycji, taka ich rola, ale dlaczego komentatorzy ulegają łudzie i plotom od rzeczy o całej Polsce? A dlaczego mają nie ulegać? A poza tym ilu się uda wmówić to, że to jest właśnie tak, że oto mamy do czynienia z czymś, co będzie przełomem. I od teraz się zacznie marsz po tę władzę, której tak bardzo brakuje ludziom Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsca, ale pan Michał jest z nami. Pan Michał z Bristolu, tak? Kłaniam się, dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór, kłaniam się panie redaktorze. Chciałbym pozdrowić wszystkich telewidzów, przede wszystkim pana prowadzącego i wszystkich telewidzów, którzy mają coś mądrego do powiedzenia na antenie. No chciałbym pozdrowić przede wszystkim tą panią z Pszczyny, tego pana, który dzwonił z Francji, mówił o Czwartej Rzeszy i właśnie tak się dzieje, że buduje się Czwartą Rzeszę. Proszę pana, to jest jedna rzecz. A następna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, no to mianowicie o tym, że pisząc do wszystkich z prawa i z lewa, proszę pana, i nikt nie odpowiada. Na maile podaję, tam też między innymi swój numer telefonu i ani pan prezydent, ani pan premier, ani pan Czarzasty, ani ten Borys Gomułkowicz nie odpowiada. Nikt nie odpowiada na żadne maile, na żadne, proszę pana, moje monity. Mam pomysł taki, że może Telewizja Republika by raz na miesiąc zaprosiła na przykład pana prezydenta, pana premiera czy pana Ziobrę, żeby odpowiadali na pytania, które zadają ludzie, pisząc do nich listy. Bo jeśli mówię o tym kolaborancie Gowinie, bo to szkoda, proszę pana, nawet mówić, że to jest jakiś tam człowiek, który jest Zjednoczonej Prawicy, bo to jest, dla mnie to jest czystej wody kolaborant i nic więcej. No i na tyle może na dzisiaj. Po raz pierwszy udało mi się dodzwonić. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo. Kłaniam się. Bardzo pięknie dziękuję za miłe słowa. Czyli, no nie wszystkie były miłe, bo z tego wynika, że ja już państwu nie wystarczam, jak się pan tak domaga, żeby tutaj był prezydent, premier i tak dalej, żeby to im zadawać te pytania. Przyjmuję te słowa krytyki po męsku, biorę na klatę, okej. Okay. Nie, poważnie mówiąc, no wie pan, oni są troszkę zalatani, zabiegani. I tak sobie myślę, że pewnie z szacunku i umiłowania ojczyzny, gdyby mieli ten czas, to by tutaj do nas, do Telewizji Republika wpadli i na te pytania odpowiadali, no ale aż tak dużo tego czasu nie mają. Taki prezydent na przykład spotkał się dzisiaj z Bidenem. Panie Michale, pan wie, co tu się działo po tym, jak poszła ta informacja, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Bidenem? Proszę pana, wszyscy ci tak zwani, w cudzysłowie, funkcjonariusze medialni kartelu III RP, w cudzysłowie dziennikarze, rzucili się natychmiast na
na ten komunikat, a że to musiało być jakieś takie przypadkowe spotkanie, nic nieznaczące i tak dalej. Dopiero jak Biały Dom wydał w tej sprawie oświadczenie, o tutaj to mam, a to za chwilę Państwu opowiem, bo pierwsza część nam się kończy, to może już w tej drugiej. Jak Biały Dom wydał taki oficjalny komunikat, a no to wtedy troszeczkę, ale też nie do końca zmienili ton. Koniec pierwszej części. Po przerwie strzelimy kilka bramek, no sami Państwo zobaczą. Dlatego serdecznie zapraszam na część drugą.